Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No ja jestem gotowy. Marsz gniewu przechodzi przez Warszawę. Do stolicy przyjechali pracownicy budżetówki. Jak sami mówią, czują się oszukani przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i chcą podwyżek, jak mówią, skandalicznie głodowych pensji. Błyskawicznie Agnieszka Witkowicz ma to liczyć, dlatego że to cała projekcja tego, co zdrożało i najmocniej i co ciągnie inflację w górę. Agnieszko, dzień dobry. Tak, dzień dobry, jestem tutaj wśród tych, którzy robią zakupy, stąd widać, że ci, którzy rozglądają się i patrzą, jakie ceny czasami mogą wejść przed kamerę. No właśnie, co zdrożało, co staniało? Rozmawiałam z tymi, co robią zakupy, właśnie o tym, co zdrożało i co staniało, bo żywność na przykład zdrożała bardziej niż ten średni wynik o 12,7%. To jeden z tych obszarów, gdzie te ceny są wyższe. Posłuchajmy, które towary są teraz tańsze, a które jednak są w tym roku droższe niż przed rokiem. Więc jak się skończy, bo ja później będziemy jeszcze wtedy jakieś dogrywać, to ci zadzwonię. Dzięki, mają. Dobrze. To jest. Okej. Jeżeli chodzi o ceny, to tutaj na bazarze słyszałam, że tańsze są na przykład pomidory. Pan numer 3. Ile wynosi średnia arytmetyczna liczb 1, 2, 3 i 4? 5. Średnia arytmetyczna tych liczb to 2,5. 21 w centrum w Warszawie i w Łodzi. Najcieplejszy Wrocław, tam 23 stopnie. Jarek, Wrocław to jakie województwo? Łódzkie. No gdzie? Wrocław, Dolno. Dolno Polska. Dolnośląskie. No właśnie, Wrocław, Dolny Śląsk, 23 stopnie Celsjusza. Chłopaki, jak tak dalej będzie, to będzie kafel z geografii. Naprawdę musimy się częściej spotykać. Były wprowadzone służby specjalne, które w ramach swoich działań zaczęły... Po 8 lat. Nie po 8 latach, bo te nieprawidłowości nie były od 8. Po 7 lat. I tyle Bartosz Kownacki. Pytany o tę aferę wizową przez Radomira Wita. To jest jakiś przełom w tej sprawie, bo do tej pory pytania w większości bez odpowiedzi. Radomir Wit, wątek ten kontynuuje. To jest w głosie decyzji, które podejmuje rząd. My mamy propozycję. Wyższy udział PIT i... Radomirze? Tak, a ze mną poseł Michał Szczerba. Nie wolno zadawać Donaldowi Tuskowi pytań o to, czy nie jest mu wstyd ze względu na politykę, jaką prowadził w bardzo wielu kwestiach. Kwestie migracyjne, kwestie emerytalne, kwestie relacji z Rosją, kwestie resetu, kwestie na przykład ustaleń dotyczących spraw związanych z na przykład wiekiem emerytalnym z naszymi sąsiadami. Głośno się zrobiło, proszę Państwa, tak? Za chwilę może się uda zrobić tak, żeby było troszeczkę ciszej.